Żydowscy muzycy z Radomia w świat. To muzyczno-historyczny projekt realizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska we współpracy z Radomską Fundacją Musica Mundana. Jednym z jego podstawowych celów jest upamiętnienie artystów, którzy zyskali światowy rozgłos. Są to trzej kompozytorzy: Ignacy Wackhalter, Karol Rathaus i Szymon Laks oraz skrzypek Michel Schwalbe. Wszyscy byli Polakami żydowskiego pochodzenia, działającymi głównie na obczyźnie. Jednym z najważniejszych inicjatorów projektu jest Mateusz Strzelecki, skrzypek, nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu, który podczas studiów artystycznych w Berlinie odkrył dla Radomia na nowo postać Michela Schwalbe. Zacząłem poznawać środowisko, grać pierwsze koncerty, poznawać też polskich muzyków, którzy tam mieszkali od lat 80., takich ludzi już w wieku dojrzałym. I oni przy okazji prywatnych rozmów zadawali pytania, skąd do nas przyjechać. Zatem w centralnej Polsce, średniej wielkości polskie miasto. I mówię, to my coś pamiętamy, tam urodził się chyba Michel Schwalbe, koncert mistrz harmonii berlińskiej, tutaj wielki autorytet skrzypcowy, no, znakomity solista, kameralista, wielka postać. Ja tak popatrzyłem na nich w pierwszej chwili. Mówię, nie, no, chyba coś tutaj nie gra. To jest niemożliwe, bo nigdy o nim nie słyszałem, o nim nie powiedział w szkole. Dwa wykłady Mateusza Strzeleckiego, poświęcone polsko-żydowskim artystom muzykom, były częścią projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Uczniowie Radomskiego Zespołu Szkół Muzycznych dowiedzieli się z nich m.in. o niesamowitej postaci Schwalbego, który do niedawna był w Radomiu zupełnie nieznany. Na specjalne zaproszenie legendarnego Herberta von Karajana Schwalbe objął stanowisko koncertmistrza i pierwszego skrzypka Filharmonii Berlińskiej. Z tą formacją, uważaną powszechnie za jedną z najlepszych orkiestr na świecie, Radomianin występował do roku 1986, grając na skrzypcach Stradivariego. Da war das Heldenleben von Richard Strauss dran in New York. Und morgens war die Probe. Und vielleicht hat er schlecht geschlafen, er hat nicht gut gespielt in der Probe. Und Herbert von Karajan sagte dann zum anderen Konzertmeister Thomas Brandes: Herr Brandes, Sie spielen heute Abend. Woraufhin der Thomas Brandes zum Karajan gegangen ist und hat gesagt: Herr von Karajan, wenn ich das mache oder machen würde, dann würde Herr Schwalbe vom Empire State Building herunterspringen. Und gesagt, das kann ich nicht machen. Gut. Abends hat Schwalbe natürlich gespielt und er hat sensationell gespielt. Ich meine, er ist auch nur ein Mensch gewesen, aber wenn es drauf ankam, hat er phänomenal gespielt. If somebody asked the best concertmaster of Berlin Philharmonic, I'm sure 90% would say Michael Schwalbe. He's just outstanding. What a great, great soloist. To, że Schwalbe nie jest znany w rodzinnym mieście, wydaje mi się jeszcze jednym tragicznym następstwem II wojny światowej. Niemcy wymordowali większość polskich, większość radomskich Żydów. Zginęli więc przyjaciele, rodzina, wszyscy ci, którzy mogli pamiętać o cudownym dziecku skrzypiec, o cudownym wirtuozie. Nie było komu opowiadać o rodzinie Schwalbe, nie było komu opowiadać o tym, jak wyglądało żydowskie życie przed wojną w Radomiu, w Polsce. Dlatego tym bardziej my teraz musimy starać się pamiętać o tym rozdziale, bo bez tej opowieści wspominanie historii polskich, historii Radomia jest zwyczajnie niepełne. W setną rocznicę urodzin Michela Schwalbe, bo takie nazwisko przyjął po wojnie, Resursa zorganizowała koncert Berlin Piano Trio, kiedy wspominaliśmy tego wybitnego wirtuoza. Częścią projektu Żydowscy muzycy z Radomia w świat jest również film Michel Schwalbe, koncertmistrz z Radomia, którego autorami są Jakub Mitek i Piotr Buczak. Ten dokument, którego duża część powstała we współpracy z Filharmonią Berlińską, na trwałe upamiętnia postać genialnego, zapomnianego dotąd w Polsce i w Radomiu skrzypka światowego formatu. W hołdzie dla innych znaczących polsko-żydowskich kompozytorów, Ignacego Wackhaltera, Karola Rathausa i Szymona Laksa, odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu Polish String Quartet Berlin na czele z pierwszym skrzypkiem opery berlińskiej, profesorem Tomaszem Tomaszewskim. W programie znajdą się oczywiście utwory trzech wspomnianych twórców. Thank you.
kolei utwory m.in. Waghaltera i Rathausa znalazły się na płycie wydanej w 2019 roku przez Polish String Quartet Berlin. Ta zyskała z kolei nominację do Fryderyka 2020 za najlepszy album polski za granicą. Premiery filmu i koncertu odbędą się 13 i 14 listopada o godzinie 19 na profilu Facebook i kanale YouTube Resursy Obywatelskie oraz na antenie telewizji DAMI. Projekt, którego organizatorami są Radomska Fundacja Musica Mundana oraz Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, został dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach zadania To także nasze dziedzictwo.